Tak, nagrywa kamerka DJI w 4K w 60 klatkach. Dźwięk słyszycie z czterech mikrofonów kierunkowych. Jeden na przodzie, dwa po bokach, jeden z tyłu. Można zobaczyć, jak taka kamerka nagrywa. W tym momencie jestem w takim oświetleniu, że słońce tak naprawdę strzela za moimi plecami. Zaraz będziemy zmieniać troszeczkę perspektywę, więc zobaczycie, jak to nagrywa. To jest ogólnie, tak jak wspominałem, 4K w 60 klatkach. Trzymam rękę tak naprawdę gdzieś w połowie, kamerkę gdzieś tak w połowie wyprostowanej ręki. Tak jest wyprostowanej, tak jest blisko twarzy. Na pewno jest większe pole widzenia w stosunku do pierwszej generacji tej kamerki. Ciekawy jestem, jak sobie radzi z wiatrem, ponieważ kamerka ma w ogóle jakąś technologię zastosowaną, która niweluje wiatr i skupia się, mikrofony się skupiają głównie na tym obiekcie, który na przykład w tym momencie nagrywamy z tej strony, więc od frontu jakby najbardziej kamerka działa. Kamerkę możemy wykorzystywać w tym samym stopniu jak wcześniejsze generacje, czyli możemy na przykład ustawiać sobie ręcznie w dół lub w górę, tutaj za pomocą joysticka, który mamy na obudowie. Możemy także wycentrować obiekt, żeby był na przykład centralnie. Czyli teraz jak na przykład dam sobie centralnie, to mi centralizuje. I oczywiście jest możliwość przekręcenia go na przednią kamerkę, trzy razy wciskając odpowiedni klawisz. No i wygląda to właśnie w ten sposób. Trybów nagrywania, a raczej trybów odpowiedzialnych za ustawienie gimbala mamy w sumie trzy. Pierwszy to jest tilt locked i chodzi o to, że kamerka skupia się na samym poziomie, nie będzie latała góra dół, tylko właśnie głównie na samym poziomie możemy kręcić kamerkę, w pionie jest zablokowane. Drugi FPV pozwala nam kręcić bardzo powolnym obrocie gimbala jakiś materiał, co powoduje bardzo fajne efekty możliwe do zrealizowania na filmie, na przykład coś w ten deseń. Na tym małym podglądzie jest ciężko zrobić to tak jak trzeba. Jeszcze mamy tryb follow, czyli można powiedzieć, że w trybie tym skupiamy się na obrazie przed nami. A tak wygląda nagrywanie kamerką już w takich troszeczkę trudniejszych warunkach oświetleniowych. Jest już, zbliża się zachód słońca. W tym momencie mamy, jak widzicie, już taką leciutką szarówkę i jest dosyć silny wiatr, więc jestem ciekawy też, jak będzie wyglądało radzenie sobie kamerki z wiatrem, szczególnie z wiatrem, ponieważ jest to problematyczne. Też pytanie, czy w ogóle mnie słyszycie. Wiatr zawiewa od mojej lewej strony, czyli widzicie od prawej. No jest dosyć silny, uciążliwy. Może być też problematyczny. Gdzie jeszcze światło się wybija, więc o, właśnie widzicie, jest za mną już zachód, troszeczkę bliżej horyzontu. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wieczorem nagrywane. Jak wygląda timelapse? No cóż, specjalnie dla Was szybki timelapse ze spaceru z psem. Jak możecie zobaczyć, timelapse dupy nie urywa, ale to dlatego, że to jest normalny timelapse, który potrafi się zgubić podczas nagrywania filmu. Też jest spowodowane to tym, że urządzenie nie ma wbudowanego trybu hyperlapse, co tak naprawdę skutkuje tym, że jeżeli chcemy nagrać coś w timelapse, to musimy go trzymać w pozycji pionowej, inaczej gimbal ma troszeczkę trudności z rozpoznawaniem horyzontu.
co oczywiście można troszeczkę skorygować ręką, ale jest to troszeczkę uciążliwe, więc trzeba wziąć to pod uwagę. Na dobrą sprawę kamerka bardzo dobrze radzi sobie w świetle słonecznym i przy bardzo dobrym oświetleniu. Niestety, jeżeli to oświetlenie się psuje, to z automatu będzie o wiele gorsza jakość. A jak to wygląda podczas warunków gorszego oświetlenia, na przykład podczas lekkiej szarówy? No, zobaczmy. Wygląda tak. A tak wygląda właśnie nagrywanie w nocy. Znaczy w nocy. Jest godzina przed piątą, ale jest już tak ciemno, że można zimitować, jak będzie wyglądało tak naprawdę szarówa nocna. Jestem z psem na spacerze, co zresztą zobaczycie. Albo i nie, mam nadzieję. Lupi, chodź, idziemy. Więc można tak naprawdę zobaczyć, jak sobie radzi kamerka w warunkach nocnych. A to wszystko zależy od tego, jakie jest oświetlenie. Tak naprawdę w pełnej ciemności to na pewno nic nie widać, bo kamerka z tak małą matrycą, małym sensorem, to wątpię, żeby sobie poradziła. Ale do jakichś nagrań wieczornych na pewno będzie wystarczające. Dobra, zaraz muszę przejść przez ulicę. Dobra, chodźmy. W ogóle zauważyłem, że czasami może być problem z odpowiednią... O, teraz mnie nie widać. Z odpowiednim audio, ale to dlatego, że tą kamerkę naprawdę ciężko się trzyma jedną ręką. I tak wyglądają testy wieczorem. Jeszcze pokazać, jak wygląda. No i teraz tak, sampelki zdjęciowo-filmowe z trasy. Bajo.